Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z pracy burmistrza miasta. Proszę pana burmistrza Janusza Bogackiego o przedstawienie sprawozdania z pracy za okres od poprzedniej sesji do dnia dzisiejszego. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałbym w miarę skrótowej formie przekazać Państwu o ważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Pragnę poinformować o zarządzeniach podjętych w tym okresie. I tak w zarządzeniu numer 545 na 2013 rok postanowiłem oddać w dzierżawę panu Krzysztofowi Kaczorowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PHU Nord, następujące nieruchomości stanowiące własność gminy miasto Lubartów. Część działki numer 896/4 położone przy ulicy Różanej 2, część działki numer 33/5 położonej przy ulicy Powstańców Warszawy 39, część działki numer 62/5 położonej przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, część działki numer 354/7 położonej przy ulicy Chmielnej, część działki numer 133/5 położonej przy ulicy Weteranów, część działki numer 198/6 położonej przy ulicy 3 Maja 34A. Przedmiotowe nieruchomości oddałem w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat z przeznaczeniem na lokalizację 6 kontenerów do zbiórki odzieży używanej. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy ustaliłem na kwotę 15 zł za kontener plus VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarządzeniem 546 dokonałem zmian w budżecie na 2013 rok. Zarządzeniem 547 określiłem dla miasta Lubartów plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Zarządzeniem 548 dokonałem zmiany zarządzenia 539/13 z dnia 19 listopada bieżącego roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania komisji konkursowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zarządzeniem 549 powołałem komisję opiniującą oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań promocji miasta Lubartów przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Zarządzeniem 550 postanowiłem oddać w najem na rzecz pani Magdaleny Nicpoń, prowadzącej działalność gospodarczą, część działki numer 191/4 o powierzchni 10 metrów kwadratowych położonej przy ulicy Lubelskiej w celu ustanowienia balonu reklamowego. Wysokość czynszu ustaliłem na kwotę 200 zł plus 23% podatku VAT. Zarządzeniem 551 postanowiłem oddać w najem na rzecz Stowarzyszenia Sąsiedzi plac zlokalizowany w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej, oznaczony jako działka numer 191/4, plac Piłsudskiego w dniu 20 grudnia 2013 w celu organizacji wydarzenia w cudzysłowie Wigilia z sąsiadami. Wysokość czynszu najmu ustaliłem na symboliczną złotówkę plus VAT. Zarządzeniem 552 postanowiłem oddać w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat działkę numer 1010/1 o powierzchni 139 m kwadratowych położonej przy ulicy Wandy Śliwiny w Lubartowie na rzecz pana Andrzeja Jarosza z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich numer 1010/2 i 1011 stanowiących własność dzierżawcy. Jest to kolejna umowa zawierana z tą samą osobą i na tą samą nieruchomość po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Wysokość czynszu ustaliłem na kwotę 80 zł rocznie plus VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarządzeniem 553 ustaliłem dotację w wysokości 10 500 zł na realizację zadania promocji miasta Lubartów przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Dotację otrzymał Miejski Klub Sportowy Lewart, Autonomiczna Grupa Sekcji Lubartów.
Zarządzeniem 554 postanowiłem nabyć nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie 4 Zagrody Lubartowskie, oznaczone numerem 452, o powierzchni 1357 m2, za kwotę 93 633 zł z przeznaczeniem pod obiekty sportowe. Zarządzeniem 555 postanowiłem nabyć nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Lubartowie w obrębie 4 Zagrody Lubartowskie, oznaczony numerem 451, o powierzchni 1348 m2, za kwotę 93 012 zł z przeznaczeniem pod obiekty sportowe. Zarządzeniem 556 postanowiłem nabyć nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Lubartowie w obrębie 4 Zagrody Lubartowskie, oznaczonym numerem 453, o powierzchni 1353 m2, za kwotę 81 180 zł z przeznaczeniem pod obiekty sportowe. Zarządzeniem 557 postanowiłem nabyć nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Lubartowie w obrębie 8 za fabryką, oznaczoną numerem 137, o powierzchni 1415 m2, za kwotę 70 750 zł. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest w terenach oznaczonych pod przemysł. Zarządzeniem 558 ustaliłem miesięczną kwotę dotacji przypadającą na jednego ucznia dla przedszkoli niepublicznych z terenu miasta Lubartów w wysokości 551 zł 66 groszy, należną od dnia 1 grudnia bieżącego roku. Zarządzeniem 559 postanowiłem udostępnić na rzecz pani Anny Malesa część nieruchomości oznaczonej numerem 982/1, położonej w obrębie 7 Śródmieście, w celu umieszczenia przyłącza gazowego za wynagrodzeniem w wysokości 6,30 zł. Zarządzeniem 560 postanowiłem udostępnić na rzecz Arkadiusza Szczygła i Michała Szczygła, prowadzących działalność gospodarczą, część nieruchomości numer 260, położoną w obrębie 8 za fabryką, w celu umieszczenia wewnętrznej linii kablowej za wynagrodzeniem w wysokości 65,56 zł brutto. Zarządzeniem 561 postanowiłem udostępnić na rzecz PGE Dystrybucja S.A. oddział Lublin część działki numer 273/2, położonej w obrębie 11 Łąkowa, w celu umieszczenia przyłącza kablowego za wynagrodzeniem w wysokości 247,10 zł. Zarządzeniem 562 ustaliłem regulamin zamówień publicznych. Zarządzeniem 563 dokonałem zmiany w regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Pragnę również poinformować Wysoką Radę o realizacji uchwały z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich dzierżawy lub najem na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Moje sprawozdanie jest za okres od 26 listopada do dnia 20 grudnia bieżącego roku. Aktem notarialnym z dnia 18 grudnia 2013 roku nabyłem nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem 451 o powierzchni 1348 m2, położoną przy ulicy Akacjowej, obręb 4 Zagrody Lubartowskie, za kwotę 93 012 zł, zgodnie z zarządzeniem 555. Aktem notarialnym z dnia 18 grudnia 2013 roku nabyłem nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem 452, o powierzchni 1357 m2, położonej przy ulicy Kacjowej, obręb 4 Zagrody Lubartowskie, za kwotę 93 633 zł, zgodnie z zarządzeniem 554. Aktem notarialnym z dnia 18 grudnia nabyłem nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem 453, o powierzchni 1353 m2, położoną przy ulicy Akacjowej, obręb 4 Zagrody Lubartowskie, za kwotę 81 180 zł,
zgodnie z zarządzeniem 556. Aktem notarialnym z dnia 18 grudnia 2013 roku nabyłem nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem 137 o powierzchni 1415 m kwadratowych, położoną w obrębie 8 za fabryką za kwotę 70 750 zł zgodnie z zarządzeniem 557 z dnia 11 grudnia 2013 roku. Powyższa nieruchomość ma swoje położenie w myśl planu zagospodarowania. Jest to obszar produkcji i zaplecza technicznego. Chciałbym złożyć również sprawozdanie z realizacji uchwały 122 z 2008 roku Rady Miasta Lubartu w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Lubartów, obejmujące okres od 27 listopada 2013 roku do dnia 20 grudnia 2013 roku. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym został sprzedany na rzecz najemcy lokal mieszkalny numer 15 w budynku przy ulicy Parkowej 4 o powierzchni 49,37 m2 za cenę 14 460 zł. I 5 groszy zgodnie z zarządzeniem 532 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej. I o kilku innych wydarzeniach z radością chciałbym poinformować Wysoką Radę i Szanownych Państwa, że przed kilkoma godzinami, dosłownie przed 3 godzinami, z rąk marszałka województwa i przewodniczącego zarządu NLZZ Solidarność w Lublinie odebrałem statuetkę i tytuł wyróżnienie pracodawcy Fair Play 2013 roku, jak również Urząd Miasta został uhonorowany dyplomem od Związku Zawodowego. W nawiązaniu do publicznych wypowiedzi, celem przekazania Państwu aktualnej informacji o obecnym stanie zatrudnienia zwróciłem się o to do dyrekcji Centrum Dystrybucji Jeronimo Martins. Na podstawie przekazanej informacji pragnę ponownie potwierdzić, że w centrum, łącznie z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi, to jest ochrona, sprzątanie, transport, żywienie i samo centrum, w sensie jednostki, zatrudnienie znajduje 585 osób. Przypomnę, że w postępowaniu przy sprzedaży gruntów firma deklarowała, o czym Wysoką Radę wielokrotnie informowałem, zatrudnienie 400 osób. I chcę powiedzieć, że nie były to moje obietnice, a były informacje zaczerpnięte z dokumentów. Jest to obecnie największy zakład pracy w naszym mieście. I niezrozumiałe dla mnie, a przykre dla, tak jak rozmawiam, dla dyrekcji, jest negowanie znaczenia tego zakładu dla rynku pracy w naszym mieście zatrudniającym blisko 600 pracowników. I jeszcze jedna informacja, też konsekwencją przekazu publicznego. Pozwoliłem sobie dostarczyć Wysokiej Radzie i wszystkim Państwu, którzy są zainteresowani, bo otrzymaliśmy od Panoramy Lubelskiej egzemplarz wydawnictwa, który ukazywał informacje, czy przekazywał informacje o przedsięwzięciach i pozyskanych unijnych środkach w ramach konkursu Lider Eurofundusze. Chciałbym Państwa zachęcić do zerknięcia w ten artykuł, który jest w moim przekonaniu zaprzeczeniem informacji publicznej, że jest to promocja osoby. Nie ma tam ani słowa o burmistrzu, ani słowa o nazwisku. Jest to czysta informacja o przedsięwzięciach naszego miasta. A tak dla porównania, puszczę w obieg, jeśli Państwo będziecie mieli ochotę. Jest to artykuł za podobną kwotę, za 1700 zł, wydrukowany przed 3 laty, gdzie uderzająco na pierwszej stronie są dwie osoby i dwa nazwiska, które są jak gdyby
w konfrontacji do tego, jak wygląda artykuł w tej panoramie lubelskiej. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.